Witam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak naprawić kserokopiarkę Ricoh MPC kolorową, laserową 3001-3501-4501. Pokażę Wam, jak naprawić moduł bębna, czyli zespół obrazowy, Imaging Unit. Wymienimy bęben, listwę czyszczącą, sekcję ładowania. Tak naprawdę potrzebujesz tylko czterech narzędzi. Śrubokręt, pędzelek, szczypce, mały śrubokręt, bardzo mały. Wykręć dwie śruby zabezpieczające i zdejmij przednią obudowę bębna. Wykręć dwie śruby i zdejmij przednią tulejkę bębna. Rozłącz przewody ukryte pod deweloperem. Jeżeli potrzebujesz do swoich maszyn nietypowych lub niedostępnych już płyt PCB, to polecam Ci wieloletniego producenta płyt firmę NextPCB. Oni w ekspresowym tempie wykonują i wysyłają wszelkiego rodzaju płyty. Firma NextPCB to sprawdzona firma z wieloletnią tradycją. Produkują płyty wszelkiego rodzaju. Zbudują dla Ciebie wszystko. Zobacz, możesz zamówić płytki zarówno już złożone, płytki do samodzielnego montażu, możesz zamówić pojedyncze płytki, które dalej Ty skomponujesz jak będziesz chciał. Ponadto NextPCB zawsze ma jakieś ciekawe rabaty. Zobaczcie, teraz widać tutaj 10% rabatu. Także NextPCB dba o wszystkich nowych klientów. Jest to doskonała strona dla serwisów, inżynierów i konstruktorów. Tak naprawdę my korzystamy z tego bardzo często, jeżeli trzeba zamawiać jakieś płytki, których już nie ma na rynku, albo płytki są bardzo drogie, wówczas możemy zamówić sobie tutaj. Wybieramy materiał, kolor, grubość płytek. Możemy przegrać, tak naprawdę możemy przesłać diagram danej płytki drukowanej i wówczas według tego diagramu płytka zostanie wyprodukowana. Polecam NextPCB jako świetnego dostawcę elektroniki do wszelkiego rodzaju prototypów. Zdejmij zapinkę zabezpieczającą i wyciągnij bushing. Teraz możesz odseparować developing unit od sekcji bębna.
Wyciągnij szaft bębna. To jest ciężka sprawa. To jest bęben OPC, możesz go wymienić na nowy lub przeczyścić. Przy pomocy na przykład odkurzacza trzeba będzie usunąć zanieczyszczenia, które są w tym unicie. To jest sekcja ładowania. Wałki należy wyczyścić. Pod nimi jest listwa, która obsługuje mydełko nawilżające. Żeby wymienić listwę czyszczącą bęben, trzeba niestety zdemontować szczotkę czyszczącą, a więc wykonujemy teraz całą tą procedurę.
Dopiero teraz, po wyjęciu bushingów, możemy wykręcić dwie śruby mocujące listwę czyszczącą bęben. Listwę czyszczącą należy wymienić lub w ostateczności wyczyścić. Jeżeli czyścisz, musisz ją potem posypać talkiem technicznym. Thank you.
zainstaluj ponownie sekcję ładowania głównego. Pamiętaj, że wałki muszą zostać wyczyszczone. Dopiero teraz możesz zainstalować nowy bęben, czyli nowy wałek OPC. Zainstaluj ostatnią obudowę i Twój moduł bębna jest zreperowany i gotowy do pracy. Thank you.